musimy brać pod uwagę. To stężenie histaminy może też wzrastać okresowo przy na przykład wzmożonym wysiłku fizycznym, kiedy naprawdę uprawiamy tego sportu dużo, możemy mieć właśnie takie objawy nietolerancji histaminy, problemy jakieś żołądkowo-jelitowe, czy migreny, czy zmiany, takie reakcje skórne. W zaburzeniach snu, w zwiększonej przepuszczalności jelitowej, czyli też moglibyśmy tutaj dopisać do tej listy, kiedy może czasowo być obniżona aktywność DAO, na przykład w przypadku pacjentów z nadwrażliwościami pokarmowymi i IgG zależnymi, kiedy mamy problemy ze zwiększoną przepuszczalnością jelitową, możemy równocześnie mieć też problemy z nietolerancją histaminy. Często w stresie, ale nie w takim stresie permanentnym, tylko szczególnie w takim nagłej sytuacji stresowej może się pojawić właśnie wzrost stężenia histaminy. W zmianach, wahaniach hormonalnych też poziom DAO, jego aktywność jest zależna w trakcie cyklu miesięcznego, więc często też u kobiet w takim okresie tak zwanego napięcia przedmiesiączkowego może też wzrastać tutaj problem nietolerancji histaminy. W różnego rodzaju infekcjach, właśnie w tych ostrych zakażeniach jelitowo-żołądkowo-jelitowych, w biegunkach, w aktywnej postaci chorób zapalnych jelit, tutaj też takie dolegliwości mogą się pojawić, ale też wtedy, kiedy mają działanie tak zwane uwalniacze histaminy. To przede wszystkim leki nasenne, ketoprofen, kodeina, morfina, ale też owoce i warzywa, żywność, czyli truskawki, owoce cytrusowe, pomidory, owoce morza, kiwi, orzechy, alkohol czy ananas. Tutaj ta grupa leków to nasenne, oczywiście takie mocniejsze, ale na przykład już kodeina, która stosowana jest przeciwkaszlowo, może tutaj też wzmagać się właśnie starzenie histaminy, zwiększać się. No i tak naprawdę kogo mogą dotyczyć ta nietolerancja histaminy? Tak jak mówiłam wcześniej, przede wszystkim wszyscy pacjenci z dolegliwościami żołądkowo-jelitowymi, ale również osoby z chorobami układu oddechowego, wieńcowego, z nadciśnieniem, z niedoborem witaminy B12. Również te osoby mogą mieć zwiększoną wrażliwość na aminy biogenne, w tym na histaminę. No i tak jak mówiłam wcześniej, u pacjentek w ciąży zwykle jest poprawa tych objawów z uwagi po prostu na to, że łożysko wytwarza DAO i po prostu łatwiej jest tą histaminę nam zmniejszać, rozkładać.